Zanim przejdziemy do głównej części filmu, odpowiemy sobie na pytanie, które zadałem w jednym z komentarzy pod poprzednim filmem. Czy duży, rozpadający się krokodyl ma większy zysk niż malutka antena logarytmiczna MMS-a, którą akurat ściągnąłem sobie bezpośrednio z Czech? Koszt z przesyłką to jest około 70 zł. Zysk anteny krokodylowej w tym miejscu odbiorczym na wszystkich multiplexach dostępnych ze Śremu wychodzi w okolicy 70 dB względem mikrowolta. Ważna uwaga, przenikanie LTE 800 wyszło w okolicach maksymalnie 65 dB. Antenę logarytmiczną, moi drodzy, mierzyłem po 5 metrach kabla przed rozdzielnią. Jeżeli chodzi o pomiary, to na MUX-ie drugim mamy o 1 dB więcej, a na MUX-ie pierwszym o 2 dB więcej. MUX 6 to już jest spadek o 2 mniej i MUX 4 o 2 mniej. LTE przenika do niecałych 50 dB. W tym miejscu odbiorczym malutka antena logarytmiczna wykazała się bardzo dobrymi właściwościami odbiorczymi i przewyższyła w pewnych częstotliwościach dużego krokodyla. Nie ma mierników idealnych, moi drodzy. Każdy miernik ma swoje plusy i minusy. Rower ma też swoje minusy, jak i swoje plusy. Chodzi o to, żeby tych plusów było więcej niż minusów. Żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. Ale to jest bardziej taka kwestia indywidualna, nie? Pod wasze preferencje, jakie macie potrzeby, nie? Moi drodzy, miernik rowera kupiłem rok temu. Dzięki uprzejmości firmy Telmor mogłem sobie taki miernik przetestować. Najczęściej jest tak, za każdym razem jest tak, że kupujemy miernik, analizator antenowy i do końca nie wiemy, czy on będzie nam pasował. Ja go kupiłem z myślą o diagnostyce telewizji naziemnej. On ma możliwość ustawienia anteny satelitarnej, natomiast ja go bardziej wykorzystuję do diagnostyki. Ktoś powiedział, że miernik musi się szybko włączać, żeby taką diagnostykę szybko zrobić. Słuchajcie, szybko to się pomiar robi na miejscu odbiorczym, kiepskim, a nie diagnostykę. Problemy dochodzące do anteny, czyli problemy wynikające z sygnału, który dostarczany jest do anteny, no to już tutaj myślę kwestia będzie dłuższa niż chwila. Możemy sobie zaglądać bardzo głęboko w sygnał, możemy sobie wejść po prostu w multiplex, głęboko sprawdzić sobie górki szumowe, czy nie są obniżone, czy ten grzebień jest na odpowiedniej i równej wysokości, czy to się w czasie nie zmienia, to też kwestia jest obserwacji. Nie? Ja się generalnie tego nauczyłem, że sygnał, który jest problematyczny, należy obserwować. Długo po prostu i pomiary zapisywać i wtedy jakieś wnioski z tego wyciągać. Nie? Zwracam największą uwagę na to, żeby mer nie skakał. To jest dla mnie podstawa. Jeżeli w mierniku, nawet jeżeli on troszeczkę wolniej pracuje, ale mer mi nie skacze, to ja w tym momencie wiem, że jak mam pomiar z anteny ze stojącym merem, jest wszystko w porządku. Jeżeli pomiar z anteny mam ze skaczącym merem, to ja nie wiem, czy to urządzenie, na którym mer ciągle skacze, czy to jest sygnał, na którym mer ciągle skacze. Na mierniku rower jest pomiar, próbkowanie jest takie trochę o mniejszej częstotliwości, natomiast mer dzięki temu stoi w miejscu. I przy pomiarze telewizji naziemnej, i przy pomiarze telewizji satelitarnej. Słuchajcie, diagnostyka, pomiary instalacji to są dwie różne rzeczy. Możemy pomiar w instalacji antenowej zrobić bardzo szybko, natomiast diagnostyka wymaga więcej czasu. Myślę, że od kilku do kilkunastu minut, no w skrajnych przypadkach nawet do więcej niż godziny na miejscu odbiorczym. Pytanie, czy wy to robicie, to już jest kwestia indywidualna, kto ma na to czas. Ja czasami hobbystycznie się tym zajmuję, po prostu jadę w dane miejsce odbiorcze, mówię się z kimś, że hobbystycznie dla swojej wiedzy, którą zdobędę w tym danym miejscu, w innym miejscu, ona mi, moi drodzy, zaprocentuje. Jakie są różnice między TAP 5 Lite a TAP 5 Ultra? Mierniki wyglądają identycznie. W TAP 5 Ultra mamy optykę i tam te elementy no, wystają, tak samo jak gniazda antenowe. W Telewerszu jest to trochę inaczej rozwiązane, w Telewerszu jest tak to zabudowane. W rowerze nie. Dlatego w rowerze zachęcam zawsze, żeby sobie torbę taką dedykowaną zakupić. Słuchajcie, przy koszcie miernika 8000 zł, no to 500 zł to po prostu no, nie robi dla was żadnej różnicy. Myślę, nie? Że to tak trzeba do tego podejść. Nie? W przypadku miernika za 500 zł, no torba za 500 zł to trochę jest nieporozumienie. Nie? Wiecie, o co mi chodzi. Aha, w torbie L5 Ultra, którą dostajemy normalnie, jest rzep, w torbie dedykowanej jest magnes. Ja sobie też przerobiłem, moi drodzy, tą górną klapkę. Tam też sobie magnesik wsadziłem, kawałek blaszki.
i dzięki temu nie dość, że mi się fajnie zamyka, to po prostu ten, nie mam tego rzepu. Rzep po prostu to nie bardzo, nie? Rzep to już wiem, w Devizerze też ten rzep się po prostu wyrobił, nie? Urządzenia tak samo pracują, tak samo szybko się włączają, tak samo szybko mierzą, różnią się tylko, mają ten sam procesor, różnią się tylko generalnie płytą główną, która jest w środku, bez możliwości doposażenia. Tab 5 Lite kupujecie, nie macie możliwości doposażenia tego miernika o inne ciekawe funkcje, które możecie mieć na przykład w Ultra, nie? Wielkość urządzenia i praca na wysokości. Ktoś Pan powie, no rower jest taki duży, że on jest niewygodny. Fakt, ja się z tym zgadzam, po części jest to miernik dosyć niewygodny, bo jest to miernik duży. Chociaż porównując z miernikami, z analizatorami takimi profesjonalnymi, które są 3 razy większe od rowera, ta wielkość już, powiedzmy, jest na drugim planie. Często, gęsto jakieś, powiedzmy, niebezpieczne miejsca ma montażowe, no to wiadomo, w takie miejsca ciężko będzie taki miernik zabrać. Będę wolał w tym momencie zabrać miernik, który będzie mniejszy, a mam Devizera do dzisiaj i go nie sprzedałem, nie oddaję. Zajebisty miernik, jeżeli chodzi o ustawianie satelitarnych anten, tak? Jestem w stanie nawet się założyć z Wami, że bardziej precyzyjnie ustawię tą antenę, porównując z innym miernikiem, ale nie będę tutaj nikogo drażnił za mocno. Czyli porównując wielkościowo miernik rowera z telewerszem bez obudowy, powiedzmy, że gabarytowo są te mierniki bardzo podobnej wielkości. Natomiast poręczność jest zdecydowanie na plus telewersza. Moi drodzy, co dalej? Plus telewersz ma taki, że ma aplikację, gdzie po prostu możemy sobie nie dość, że wyświetlać to, co mamy na mierniku na swoim smartfonie, to jeszcze możemy sobie tym sterować. Nie? Pytanie, czy... No bo widoczność też, wiecie, na smartfonie będzie prawdopodobnie w pełnym słońcu gorsza niż na tym wyświetlaczu telewesza. Co z kolei idzie, od razu pytanie kolejne na temat wyświetlacza w rowerze. Tak, widoczność w pełnym słońcu jest bardzo ograniczona. W większości wyświetlaczy TFT mają te wyświetlacze taką wadę, natomiast mamy torbę dedykowaną, gdzie możemy sobie zamontować daszek, tak ustawić ten miernik. Naprawdę uwierzcie mi, że będziecie mieli pełną widzialność w słońcu. Niewątpliwym minusem jest to na niekorzyść miernika rower, natomiast od razu jego plus, który się nasuwa, to jest to, że miernik ma dotykowy ekran. I to jest, moi drodzy, rewelacja. Wszystkie analizatory profesjonalne, które kosztują 10 razy tyle co rower, też mają dotyk albo klawisz. Możemy sobie to wybrać, moi drodzy. Także dotykowy ekran w mierniku rower, jeżeli chodzi o spektrum, poruszanie się po spektrum. Możemy sobie to powiększać kółkiem. Możemy sobie klikać od razu w to, co chcemy widzieć na spektrum. Tak samo jak w telewizji satelitarnej, tak samo jak w telewizji naziemnej. Na przykładzie tetry. Zobaczcie sobie, jak widać na mierniku rower górki szumowe tetry, a jak widać na mierniku telewesza. Tak samo jak widać na mierniku multitracker trójce, nie? Więc bardzo rozbudowane spektrum to jest naprawdę na plus, moi drodzy, rowera, nie? Z tego, co oczywiście ja korzystam. Oczywiście ktoś może z tego nie korzystać, nie? Czas włączania urządzenia. Kiedyś mi znajomy instalator powiedział, jak ty tam tego rowera włączysz, to ja już 5 pomiarów zrobię. Słuchajcie, można przyjąć, że im droższy miernik, tym dłużej się wszystko włącza. Jest taka zależność, moi drodzy. Natomiast, czy to jest aż tak długo, nie? Te 20 sekund, nie? No to jest urządzenie słabiej pomiarowe. No musi się uruchomić. To nie jest miernik chiński, czy jakiś tam prosty miernik, który włączamy jak światło w kiblu, on się po prostu włącza, tylko tam musimy trochę odczekać, nie? Natomiast te 22 sekundy, no nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, ja się do tego przyzwyczaiłem, w telewerszu jest to trochę mniej, w miernikach profesjonalnych, analizatorach antenowych, słuchajcie, jak mi znajomy wysłał, to tam czasy niektórych urządzeń to jest 2 minuty, nie? Ponad 2 minuty, żeby się one uruchomiły. No ale uruchamiamy te urządzenie i z niego po prostu korzystamy i analizujemy w tym momencie sygnał antenowy i podczas analizy też robimy to bardzo, bardzo długo. Nie robimy to tak, żebyście się nie zdziwili, że kupujecie rowera i wiecie, że będziecie mieli od razu mieć napisane, co macie zrobić, nie? To tak wcale nie jest, nie? Dużo widzę, czytam komentarze na temat podglądu w miernikach, że te podglądy są dla amatorów, dla pseudoamatorów, dla pseudoustawiaczy anten. Moi drodzy, nie do końca się z tym zgadzam. Wykorzystuję podgląd przede wszystkim, jak ustawiam anteny satelitarne na inną satelitę niż Hotbird. Przy Turksacie, przy Hispasacie jest mi to, można powiedzieć, bardzo pomocne, bo wiem w tym momencie, że jestem dokładnie na tej satelicie, pomimo tego, że miernik rover ma
Sathfindera, gdzie on mi pokazuje, że jestem dokładnie na tej satelicie, ale ja mogę sobie sprawdzić programy, jakie są nadawane na danym transponderze i mogę sobie z kimś wyjaśnić, czy te transpondery są, czy ich nie ma, bo jakiegoś kanału nie ma, a się okazało, że kanał się wyłączył. Podgląd mi jest potrzebny. Ja z tego podglądu czasami korzystam. W przypadku ustawienia telewizji naziemnej też, moi drodzy, z tego podglądu korzystam. Pokażę Wam przykład instalacji, gdzie jest problem w miejscu odbiorczym. Mamy super siłę sygnału, mamy super, moi drodzy, MER, mamy super BER przed korekcją, ale niestety mamy błędy, które nam dochodzą do błędy w postaci error, tak? Błędy, które są na samym dole w narożniku. I w tym momencie nie muszę schodzić do klienta, żeby sobie to potwierdzić, to jest kwestia problemów jakichś tam, powiedzmy, sprzętowo-dekoderowych, odbiorczych. Wchodzę sobie na podgląd i od razu na podglądzie widzę, że mi się tnie. Ale co, proszę wyłączyć? W ogóle wyłączyć w domu prąd całkowicie. Ja zapadam zasilanie stąd, zobaczymy sobie. Czy całe światło? Wszystko? W ogóle prąd całkowicie, nie? Na chwilę. W przypadku podglądu na transponderach satelitarnych mogę sobie zrobić to samo. Też wykorzystuję ten podgląd. Wchodzimy sobie na TVP Info, mamy super MER, super, wszystko fajnie. Normalnie byśmy powiedzieli, instalacja chodzi, ale widzimy, że pojawia się error, nie? Wchodzimy sobie w podgląd i widzimy pikselizację, która potwierdza nam ten problem, który jest na mierniku. To samo w telewerszu, tylko w telewerszu muszę wyjść, muszę to wyklikać po prostu, tak? To jest także ten podgląd, słuchajcie, lepiej, żeby on sobie był. Lepiej, żebyśmy go generalnie mieli, bo ja mam takie przypadki, że po prostu go wykorzystuję. Także to, że jest mieliku podgląd, to nie czyni z nas pseudoinstalatorów. To ja się z tym nie zgadzam w ogóle, nie? Będzie film u jednego z Was, odwiedziłem jednego z widza, pojechałem prawie 400 km, żeby takiego truksata właśnie ustawić, bo nikt z Warszawy nie chciał się podjąć tym ustawieniem. Pierwszy raz takie coś w ogóle widzę, nie? 17-wejściowego multiswitcha jeszcze nigdy nie widziałem. Wejściowego tak, ale wejściowego nie. To podgląd na przykład w mierniku Dipola w D2400 w tym okienku jesteśmy tam w stanie sobie wybrać. Czy będzie tam podgląd, czy będzie tam spektrum, czy będzie tam cokolwiek innego. W rowerze ten podgląd jest. Nie mamy na to wpływu. On po prostu jest. Nie? Niezbędna jest też w porządnym mierniku, moim zdaniem, funkcja Max Hold, bo to też często słyszę taką opinię, no bo telewerz szybko próbkuje i tam się dużo rzeczy dzieje, a ja powiem inaczej. Po to jest funkcja Max Hold, żeby obserwować ten sygnał i widzieć jakieś pasażytnicze słupki, jakieś tam rzeczy, które się pojawiają, no, włączamy funkcję Max Hold i to widzimy od razu, więc funkcja Max Hold i w telewerszu, i w rowerze te funkcje są, moi drodzy, dostępne. Jeżeli chodzi o zrzuty pomiarowe, czy to tylko do zbiorówek, do mieszkań zbiorowego, do budynków zbiorowego zamieszkania? Nie, możemy w danym miejscu odbiorczym wykonać analizę sygnału dla kogoś, tak, i zostawić to jako dokument, bo ja widzę taką tendencję. Jak do mnie jakiś znajomy dzwoni, który korzystał z usług kogoś innego, to często jest taka tendencja, że po prostu ktoś był, mówi, że jest sygnał dobry, nie pokazuje żadnych pomiarów, nie wysyła żadnych zdjęć pomiarowych, nawet na kartce nie napisze, co się dzieje. Więc wiecie, no, że sygnał jest dobry, no ale co to znaczy, nie? Musimy się czegoś trzymać, nie? Jeżeli chodzi o porównania dwóch mierników podłączonych do jednej instalacji, wykonywałem takich pomiarów bardzo dużo, porównawczych dla samego siebie, dla hobbystycznie dla siebie, żeby wiedzieć po prostu, na czym stoję. I zauważyłem tendencję, że dwa mierniki rower podłączone pod jedną instalację za każdym razem pokazują bardzo podobne pomiary. Musimy sobie założyć jakiś błąd, bo zawsze jakiś błąd pomiarowy jest. Słuchajcie, to nie jest laboratorium, także zawsze jakieś tam te błędy pomiarowe są, no ale tak jak w przypadku miernika telewerz, H30 Flexa na przykład i H30 Crystala podłączonego do jednej instalacji, zobaczcie sobie, jakie tutaj są rozbieżności. To nie, ja tego nie robiłem, tego pomiaru. Wysłał mi to znajomy instalator, także to jest pomiar od Was. Jeżeli chodzi o pomiary z urządzeń satelitarnych, jeżeli chodzi o wskazania MER-u, no to tutaj generalnie, moi drodzy, rozpiętości są zawsze, nie? Więc radzę się po prostu nauczyć danego miernika i po prostu pracować na nim długo, to wtedy jak się nauczycie, to będziecie wiedzieć, że czy 14 MER to jest dobrze, czy to jest źle, czy można więcej, bo za każdym razem na tym urządzeniu więcej nie wychodzi, nie? Wraz z Telmorem zorganizowałem takie spotkanie online, jest dostępnych 50 miejsc i będziemy mogli sobie wspólnie porozmawiać na temat urządzeń pomiarowych. Będzie tam przedstawiciel rowera, będzie tam przedstawiciel Telmora, będę tam ja.
będziecie mogli w formie, tak jak na Luxio Electric ma, tam ktoś pisze, nie, słuchaj, jak to zrobić, to wy będziecie mogli też takie pytania zadawać. Będziemy mogli sobie tam porozmawiać. I na pytania, czy na rzeczy, o których nie powiedziałem teraz, bo ja nie jestem w stanie spamiętać wszystkiego, mówię po prostu to z głowy, jadąc jeszcze w dodatku, no po prostu tak, gdzie się wyszło, a muszę jakiś film wstawić, bo mam zaległości okrutne. Będziemy mogli się spotkać, jak się Wam spodobają takie rzeczy, no to będziemy mogli sobie częściej robić takie spotkania, na przykład z jakichś problematycznych miejsc odbiorczych, pojadę gdzieś do kogoś z Was, może być jakieś problematyczne miejsce odbiorcze, to w tym momencie przedyskutujemy sobie, dlaczego tak jest, co by można było zrobić, żeby to naprawić. Chodzi o to, żebyśmy mieli dyskusję, żebyśmy mogli rozmawiać z mądrymi osobami, mądrzejszymi też ode mnie, bo ja wiecie, wszystkiego nie wiem, ja też cały czas się uczę, cały czas zbieram wiedzę. Wszystko, moi drodzy.